Cześć moi drodzy, cześć, witajcie w kolejnym filmie. Dziś zrobimy tort czekoladowy. Mam fajny biszkopt od Ursi, którą z tego miejsca serdecznie pozdrawiam. Przepis na biszkopt z jej książki. Na pewno książki nie są teraz w sprzedaży, ale wiem, że musicie na nie polować na Instagramie Ursi, bo Ursi często dodaje taki dzień sprzedaży, że udostępnia jeszcze książkę do sprzedaży. Zrobimy też krem czekoladowy, który tak naprawdę powinien być dzień w lodówce, ale nie mam czasu. Tak samo z biszkoptem powinien zostać do odpoczynku, do wychłodzenia, ale na to nie mam czasu, bo ja nie mam nigdy czasu. Ja zawsze coś wymyślam i nagrywam teraz i ja muszę mieć to teraz. Pewnie też jesteście tacy jak ja, że na szybko trzeba zrobić teraz. Co innego jak jest święta, że można się przygotować. I oczywiście mam super sok malinowy, taki kwaśny 100%, więc dodam do niego trochę syropu cukrowego 50/50, 50% cukru, 50% wody. Dodam, żeby go troszkę osłodzić delikatnie, żeby nie był taki kwaśny, bo ten tort robię na urodziny Petera, naszej przyjaciółki syna, i nie chcę, żeby ten tort był taki kwaśno-alkoholowy, bo to jest dziecko, jak wiecie. Kupiłem jeszcze maliny, wyczaiłem w sklepie. Był trochę drogi, ale no cóż, taka okazja. I zrobimy też beziki, takie duszki. A jeszcze fajną rzecz. Patrzcie, co wyczaiłem. Czarne kakao. Więc zrobimy ten tort, który będzie czarny, a beziki musimy tak piec, żeby nam się nie zbrązowiły, nie zżukły, żeby były idealnie białe. Słuchajcie, trochę będzie tutaj starania się, musicie do tego przyłożyć serca. Pamiętajcie, że przy odważaniu składników, żeby być precyzyjnym, bo wszystko może wam się popsuć. Najpierw muszę się wybrać do garażu po blachę, ale na początku zrobimy krem, który musi nam się długo chłodzić w lodówce. Czyli taki ganasz z większą ilością śmietany. 400 śmietany, chyba 150 czekolady. Bardzo gorzkiej czekolady. Schłodzimy to w lodówce, później ubijemy, dodamy odrobinę cukru pudru. Nasączymy biszkopt sokiem malinowym z odrobiną syropu cukrowego i wyłożymy malinami. I oczywiście na górę udekorujemy to duszkami z bezy, białymi. Zrobimy im oczka. Zastanawiam się, czym zrobić im oczka. Chyba nie mam czarnego barwnika, ale też muszę na to zajrzeć do garażu, do mojej tajemnej szafki. Opowiedziałem wam cały proces. Tak naprawdę powinniśmy robić to 2 dni, ale z racji tego, że nie mamy czasu, bo dzisiaj przychodzi Peter po szkole na urodzinki, to chcemy mu zrobić fajną niespodziankę. A przy okazji nagram film, bo tak miałem zamiar to zrobić, więc robimy taki trochę halloweenowy odcinek, jak zrobić tort czekoladowy. Czarny tort czekoladowy. I będzie miła niespodzianka dla Petera. Dobrze, uciekam po blachę do tortu. Słuchajcie, mamy mega rozdrobioną czekoladę. Jak widzicie, pokruszyłem ją w blenderze. I teraz mamy tutaj 150 g czekolady, 400 ml śmietanki, 36%. I teraz to podgrzejemy, ale nie wszystko, trochę oszukam. Podgrzeję tak z 300 ml. Jak się nam delikatnie ta śmietana, czekolada roztopi i śmietana połączy, to dodam jeszcze 100 ml zimnej śmietany z tej całości, czyli 3/4 podgrzeję i 1/4 zostawię zimną. Wymieszam to i doleję 100 ml, żeby to się szybciej schłodziło, i wstawię do lodówki. Teraz zalewam czekoladę. Proszę bardzo. I teraz jak nam się to połączyło, to dodamy tej zimnej śmietany. I przykryjemy to teraz folią i chowamy do lodówki. Dobrze moi drodzy, jak nasza czekoladowa śmietanka chłodzi się w lodówce, później ją łatwo ubijemy, będzie idealnie schłodzona, to teraz weźmiemy się za nasz biszkopt czarny. Odmierzymy idealnie składniki i upieczemy w piekarniku. Najpierw włączymy sobie piekarnik, żeby nam się rozgrzał. Mamy nasze białka z jajkami i cukrem. I tutaj mamy mąkę, mąkę ziemniaczaną i kakao i proszek do pieczenia. I teraz przesiejemy w 2 turach to przez sito do środka, wymieszamy.
i później przelejemy na suchą blachę. I wstawiamy do rozgrzanego piekarnika. Od razu. Bardzo, bardzo szybko, bo nie chcemy, żeby temperatura naszego piekarnika spadła. Zapraszam. Moi drodzy, nasze ciasto się upiekło. Jest mega, mega czarne. Jeszcze ciepłe to jest stygnie. Zaraz je wytnę. Ten spód... Gorące. Ten spód się łatwo wyciąga, bo on nie jest na stałe zamontowany, więc będę mógł je po prostu wysunąć, tak jak odetnę tylko brzegi. Przygotowałem już maty. Będę teraz na nie wykładał beziki. W temperaturze pokojowej mam białka i cukier. I dokładne składniki znajdziecie w opisie. Przyznam się szczerze, że do końca nie jestem zadowolony, bo coś tam cukru czuję jeszcze. Coś tam cukru czuję, a chciałem, żeby ten cukier całkiem był rozpuszczony. Będziecie pytali o worki. Podlinkuję wam większość rzeczy, które będę mógł. Ja zazwyczaj wszystko zamawiam przez internet, niestacjonarnie. Od razu wam mówię, żebyście mogli później coś łatwiej znaleźć. Ogromne, to jest, ja to kupiłem nie w zestawie, tylko osobno. Dobrze. Przygotowano już tu matę. Handy na wymiar zamówiłem przez Neta do mojego piekarnika blachę płaską i muszę dokupić sobie jeszcze kilka. I też na wymiar akurat do tej blachy podkładki mam ich 4. Piekarnik już wcześniej włączyłem sobie, nastawiłem na 125 akurat stopni. Skoro będą takie ludziki i pociągnąć do góry. Może to wyjść fajnie. Specjalnie mam taką dużą, szeroką końcówkę, bo ona dużo, jakby dużo masy ciągnie do góry i taki ostry czubek się robi. O, tutaj może nie wyjść, jakiś bałwan nam wyjdzie. A nie, właśnie jakby tak. Tutaj nie wstał nam stożek, tylko żeby tutaj coś tak zawsze w lewą, w prawą stronę wisiało. Myślę, że na pół je przetnę ładnie. Wow. Zobaczcie to. Idealnie wygląda. Też super udało mi się je odciąć od dołu. Jeszcze jest delikatnie ciepłe, położę je tutaj na macie, żeby mi się całkiem nie przykleiło.
przepołowimy to tylko na pół. Zrobimy dwie warstwy kremu, bo miałem dużą średnicę ciasta i to ten biszkopt wysoki nie wyrósł. O wow, ale ciemne jest, zobaczcie. To jest to, to jest sztos. Tu mam taką nierówną górę i pomyślałem sobie, że może odetnę tą górę, uda mi się odciąć tą warstwę tutaj górną. Może ją pokruszę później na górę i będzie jedna warstwa zawsze więcej. Jeżeli nie macie takiego urządzenia specjalnie do krojenia ciasta na różne równe poziomy, to zawsze możecie użyć wykałaczek i noża, po prostu nabić sobie, nakuć mniej więcej 2 cm od góry i sobie przejechać nożem po wykałaczkach. Zostawiłem ten, chociaż nie jest za cienki, ale uważam, że jak przełożę je kremem, to zawsze mogę położyć go na górę i na tym wysypać ziemię i to będzie nas taki, nie wiem, cmentarz taki i tu będą te duszki łaziły sobie. Coś wymyślę. Ale biszkopt jest świetny. Jest po prostu świetny, naprawdę. To teraz przyszedł czas na ubicie naszej czekoladowej śmietanki. Ale dodam teraz do niej troszkę cukru pudru, żeby krem był bardziej słodki. Sobie to jako spód, żeby też łatwo nam było wstawić to do lodówki. Ja to mam od takiej formy do pieczenia, też takiej gumowej, której kupiłem w Duce. I teraz na samo dno spróbujemy wyłożyć ten krem. Uwaga. O, ciężko idzie. Za dużo kremu, za mała ta torebka. Idzie, idzie. Idzie krem. Ale spoko, jest sztywny, jak nie wiem. Boję się, że mi ta końcówka tutaj... pęknie. Ale trochę się rozgrzewa i idzie zaraz lepiej. Wrzucimy tu nasze maliny. Jak widzicie, te nasze maliny nadają się już trochę na dżem malinowy, dlatego będą trochę już rozwalone, a to nic nie szkodzi. A też trochę na ten sam dół, to tam trochę ustabilizuje to ciasto, żeby tak nie upadnie. Więc gdzie nie gdzie też wciśniemy krem, żeby ten tort nie był taki pusty. Łatwiej manewrować, jak to szkło jest. O, no i git. Wykładamy masę na sam środek. Teraz złożymy trochę. I teraz na te brzegi znowu krem, resztki kremu. Na środek tą resztkę malin. Jeszcze tego kremu mniej więcej to tutaj damy.
resztę. Teraz to wstawimy na chwilę do lodówki, żeby nam krem stężał. Później wyłożymy duszki na samą górę. Słuchajcie, stwierdziłem, że na górę mi coś tutaj brakuje oprócz moich duszków, więc ubiłem też trochę same śmietany. Teraz w to wstawię duszki nasze. Zobaczcie, jak to ładnie wygląda. Ale sztos, moi drodzy. Dobra, przycinamy i zobaczymy, jak smakuje. W środku jest krwiście! Czy ten tort jest dobry, czy ten jest Piotr ze mną? Smakuje? Czujesz na tyle, czy nie? Są ciemne. Dobra, nie? Możecie teraz dla Pitera złożyć życzenia urodzinowe w komentarzach. My się zajadamy. To koniecznie dodajcie zdjęcie na Insta. A jak zrobicie już taki torcik, to koniecznie dodajcie zdjęcie na Instagrama, a ja tu udostępnię u siebie. Pamiętajcie o subskrypcji kanału. I co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Pa, pa. Może razem coś nagramy. Co, Peter? Okej. Dobry pomysł? Co, cały torc zjadamy sami, nie? Mega. No.